Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play KO 2. Runda druga. Otóż, co będziemy robić? Prawdopodobnie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziemy dzisiaj kończyć grę. Jeżeli nie do końca dobrze wszystko pójdzie, to będziemy w przyszłym odcinku kończyć grę. Wiem, że jedno z tych dwóch. I po tym Let's Playu, tak jak obiecałem w KO 1, będzie KO na Game Boy Advance 1, bo tak jakby, że tak wam się przyznam, no zapomniałem o niej, tak troszkę, i dopiero mi Michał przypomniał. I taka śmieszna rzecz, po poprzednim odcinku zapomniałem zapisać gry, a jako już ta gra jest, nie ma autosave'a, musiałem wszystko z powrotem przechodzić, czyli 30% gry musiałem przechodzić. Yeah! Ale na szczęście jestem, no i możemy wleść tutaj do opuszczonego miasta. W ogóle nam jeszcze zostało dwa. No to mówię, jak szybko, jak dobrze pójdzie, to jeszcze w tym odcinku kończymy grę. Jest fajnie wtedy. No, od razu mam checkpoint. W ogóle nie wiem, po cholerę jest tutaj ten checkpoint. Że co, że jak niby by, gdybym nie wlazł w ten checkpoint, to bym nie mógł. No nie wiem. Jakbym nie wlazł w ten checkpoint, to mógłbym się nawet zrespić tam o, w porcie. To byłoby fajne w sumie. Niezbyt praktyczne, ale fajne. Nie mówię, że to by mi się podobało, ale na pewno jakoś by mi zaimponowało. Coś tu strzelało chyba. W 6 minucie... nie. W minucie 56 słychać strzały. No, i znowu ja. Znowu 1, 2, 1, 9, 9, 1. W sumie to nie wiem, czy to jest 9, czy 1, czy 8. Cóż. Twórcy nigdy się nie przyznali do tego. Pyk. Okej. Okay. W ogóle Sonic został potwierdzony do LEGO Dimensions, jakby ktoś nie wiedział. Nie wiem, dlaczego mi to akurat przypomniało się tutaj, ale... no cóż. No i zgliczowało się audio chodzy. Aha, bo to cały czas gra, okej. Okay. Dobra, to jesteśmy w jakiejś fabryce, ale ja sobie pójdę tam, żeby te gwiazdki zdobyć. Ponieważ chcę wyspeedrunować tą sekcję. Znaczy, nie wiem, pokazać wam jak się to, nie wiem, powinno robić, czy coś. Dobra. Dobra. Nie pykło. Dobra. To chyba spróbuję jeszcze raz na tą taśmę. W sumie, bo to było... o, tada! Wyspeedrunowałem. Pyk, dziękuję. I teraz możemy iść. Tam nie ma żadnych przeciwników, więc chyba żadnych gwiazdek nie stracę. Jedyne co to gwiazdki, ale szczerze powiedziawszy, to na gwiazdkach już mi mało co zależy. Bo tak czy siak nie zdobędę, nie wiem, 40... ile mi tu brakuje? 40 gwiazdek nie zdobędę na pewno w ciągu tych dwóch poziomów, ale jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę. Nie, nie ma tutaj żadnych gwiazdek. Więc pyk. Zaraz, ja nie muszę w to... ja nie ma... kurde. Jakich ja tu się rzeczy dowiaduję? Śmiesznych. I jakbyście pomyśleli, że jestem troszeczkę znużony czy coś, albo znudzony, nie wiem, to macie, nie wiem, tak na pół do dobrą opinię, ponieważ spędziłem na przechodzeniu znowu pół godziny i po prostu takie God please no. Ja już po prostu chcę skończyć tą grę jak najszybciej. Bo nie żeby jakieś, wiecie, chamskie rzeczy mnie spotkały podczas tamtego mojego przechodzenia, ale po prostu już nie. Ja tylko chcę nagrać dzisiaj 4 filmy, bo na 5 nie, bo muszę nagrać na
na niedzielę, czyli ten film, na wtorek, czyli Panterę, to już dwa. Co ja specjalnie jeszcze nagrywam? Antichamber, to już na piątek. Taki spoiler mały. I chyba tutaj jeden użytkownik się bardzo ucieszy z tej nowiny. I co tam jeszcze mam nagrać? I Undertale na sobotę. Więc jest całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, przyznam. Tam nie dolecę, nie ma szans. Tak swoją drogą, to tak, na początku gry, jeżeli scheatujecie sobie 3000 monet, na przykład za pomocą Cheat Engine'a, albo po prostu kombinując coś w save'ie, to tak, bossman was puści, bo po prostu to się triggeruje zawsze, kiedy macie już 3000 monet. Parkour! Tu mogę wejść? Nie. God damn it. Gwiazdka, dobra, ja to bierę. O, ja takie rzeczy lubię. Już nic chyba tutaj nie dostanę. Zaznaczam słowo chyba. No nic. Ale nie bójcie się tego, że Call Advance to pewnie będzie trwał 6-7 odcinków czy coś. Nie, będzie trwał 2. Jeżeli mam być szczery. Na serio, przeszedłem tę grę w mniej niż godzinę. 50 minut by być. 50 chyba 4 minuty, by być precyzyjnym. By być szczerym. Nie, po angielsku to znacznie lepiej brzmi. Bo, to be honest, przetłumaczając na polski, to by być szczerym. A nie wiem, jaki byłby polski odpowiednik. Ten uczuć, kiedy zdajesz sobie sprawę, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś lepszy z języka angielskiego niż z języka polskiego. Znaczy, ja już sobie zdałem z tego sprawę, nie wiem, parę dobrych lat temu. Ale mniejsza z tym. Co mi to aktywuje? Aha. Będę teraz jak osioł Kong. Znaczy, nie jak osioł Kong, tylko jak Jumpman. Mario, Jumpman, Mario. Znaczy, mówię osioł Kong. Dla tych, co nie znają języka angielskiego, to donkey po angielsku. Przetłumaczając donki na polski, to jest właśnie osioł. To sobie no niezbyt dobrze dali nazwę, chyba że to po prostu tak translatorzy przetłumaczyli, nie wiem z jakiego powodu. Lepiej po prostu na niego mówić DK i tyle. Czekam tylko na zboczone żarty, dlatego że powiedziałem DK. Pyk. 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 Gimme money! Stars! I've gotta reach for the stars tonight! Dobra, w ogóle tak sobie zdałem sprawę, że ta gra uczy... No może jest, że wspieranie, że ratowanie zwierząt przed kusownikami, etc., etc., etc. Ale... A bądź co bądź tutaj zwierzęta zabijają ludzie, a raczej zwierzę. Low. Nie ma to jak teorię robić o niewinnych grach. Całuję. A co to? Nie hajsu. Kurde. Nie hajsu, to nie ta gra. W sumie... A nie, bo ja ostatnio w Simpsony grałem. Dobra. No nie, no nie, serio, ty znowu... Ja już się mam na dzisiaj dość. Tak, mam go po prostu w niego wrolować, ale nie chce mi się tak szczerze powiedziawszy. Mam już tego po prostu gościa głęboko w dupsku i tyle.
Ten gość to jest taka esencja frustracji mojej. Jak już go widzę, to zaczynają się moje nerwy narastać. To mi ciśnienie skacze. Holy shit! Świetnie. Strzelają. Ja to sobie roluję. Wow. Wow, co tu się dzieje? Ja pierdzielę. O kurde, bela. Ja pinkole, co? Strzelają do mnie. Ale ja się nie dam. Co się ma dziać, to się nie przestanie dziać. Nie wiem. Jest, GG! To co, teraz potyczka z Hunterem? Nice, czyli rozumiem, że to były dwa poziomy. Tak, wiem, że to były dwa poziomy. Nie osądzajcie mnie. Intelekt człowieka nie... Nie wiem. Nie każdy człowiek intelektem świeci. Niektórzy świecą dupą. Nie wiem w ogóle, co to miała być za mądrość, ale... Ale... Wojtła? Okej, uderzyłem powietrze. Spoko! Wybacz powietrze, nie chciałem cię walnąć. Zawał! 5 gwiazdek mogłem jeszcze zrobić. God damn it. Dobra, następny poziom. Galeon Huntera. Galeon to jest chyba rodzaj statku, z którego są... Jak mniemam. Przecież Galeon to było kiedyś... chyba w jakimś kraju to była jakaś stara waluta. Galeon. No cóż, zdarza się i tak. Więc prawdopodobnie będziemy musieli uwolnić papugę, bo jak pamiętacie, została ona porwana. Czy mogę się tam jakoś dostać, żeby... żeby może nie dostać po dupie? Bardzo ładnie, proszę, dziękuję. Dobra, pyk. Pyk. Kurde, jakbym tak zniszczył tak od razu większość rzeczy w tym pokoju, ale by było epicko. Halo? Mogę to odpalić? Taka trochę kapa. A mogę wziąć tą kulę? Nie? Serio? Bardziej nagra, nie polecam. Dobra, pyk. Pyk. Dziękuję. Oczywiście powinien... Wait, what? Dlaczego Hunter ma portret pirata? Fifty Shades of Grey. Okej... O, ho, ho, ho! Nie dość, że trzy butelki rumu, tudzież wina, tudzież czego innego, to jeszcze portret pirata. Może są tu chustery? W sumie jest mapa. Taka porozrywana, bym powiedział. O, co tu się dzieje? Kao, ratuj nas! Gdzieś na statku są przyciski otwierające te paskudne klatki. Jak ty się tu w ogóle dostał, idioto? To kto jest? Bobber. No Ella. Oni chyba użyli po prostu jak asetu z tego z jednych z pierwszych poziomów. Ja pierdzielę, ale co... Tego gościa nie pamiętam. Coś ma w ręce. Nie, ona zabije tym. Ja pierdzielę. Gwizda sobie w więzieniu, no. W sumie to jest takie typowe na przykład dla filmów takich rysunkowych, które mają w sobie więźniów, ale... No, bitch, please. No, sobie wesołą jakąś melodyjkę gwizda. Tacy gangsterzy to, nie wiem, gwizdają sobie jakiś jazz więzienny czy coś.
A to jest za kurde gwizda tak radośnie. Ja pierdolę. Halt. Dobra. Oczywiście jeden przycisk nie aktywuje wszystkiego. To byłoby za łatwo. Skąd ja zebrałem tą gwiazdkę? Tu jest jakaś rybka. Kolejny pewnie jakiś fetysz. Zoofilia. Być może. I dlaczego tu jest lód? Ja się pytam. Dlaczego tu jest lód? Siup. To jest przerażające. To nie pozostaje mi chyba nic innego jak... Ała. Niż tam wskoczyć. Ale to nie ma sensu, dlaczego na statku jest lód? Ja rozumiem, że woda jest zimna i te sprawy, ale... No, jeżeli jesteś przy porcie, przy którym nie ma jakiejś kry lodowej, to nie masz szans, żeby statek się zamroził, a już tym bardziej od środka. No nie. Chyba mam tam iść do... Tam iść dopiero skoczyć. To by... To miało dużo sensu. Kamera! Boże, czuję się jakbym grał w Sonic Heroes. Halo? Ło! Było na jole, ale opłacało się. Teraz co, pewnie ten lód zacznie się roztapać i będę miał przesrane, co nie? A jednak nie. To mam jakoś wrócić, ale... Ja bym sobie poszedł tam, bo mam dziwne wrażenie, że ja muszę... Dobra. Ale mi się Rayman 2 przypomina. W sumie za niedługo... Znaczy za niedługo. Nie wiem jak bardzo za niedługo. Bo ja już tak... No... Z tym Antichamber to mam tak na... Na dwa let's play'e przód. Nie wiem w sumie jak to będzie. Chciałbym, żeby... Jak najszybciej były te moje nieuborne. Bo bardzo by mi to nie wiem, pomogło. W tym razie czułbym się spełniony. Tam jest ten zameczek. Pyk! Okej. Jej! Pelikan uratowany. Tutaj! Hurra! Przyszedłeś po mnie! Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć! Znajdź przełącznik, który podniesie klatkę do góry! Okej. O jeny, przepraszam za ziewanie. Tak mi się ziewło, o Jezu, zdarza się. Mogę tak sobie wskoczyć na to okno? Nie. Oczywiście zawsze fajna zabawa musi zostać skrzenią. Gdyby można było grindować, to by fajnie wyglądało. Znaczy, zaraz, przecież można grindować w koło dwójce. A to nie daje tej możliwości. Lenistwo. Nie polecam. Myk. Teraz mi się Rayman 3 przypomina, tam dokładnie była podobna... Praktycznie tam była dosłownie ta sama sekcja. Tylko, że tam jeszcze musiałem to na czas robić. Musiałem dotrzeć gdzieś tam. O, ja pierdzielę, pamiętam co to będzie. No właśnie. Właśnie załatwiliśmy sobie bilet śmierci, ponieważ tam jest tej wody praktycznie nieskończone. Nieskończenie. I... No tak jakby... Tak jakby nam wylatuje. Bo to od razu jest połączone, nie wiem, tak jakby z oceanem, czy coś w tym stylu. Więc praktycznie jedno co zrobiliśmy temu żółwiowi to przeciek.
Nic więcej. Jak mi się wydaje, bo on nie ma szans, żeby uciec. Chyba, że go przeniosą. Co mam dziwne wrażenie, że się raczej nie stanie. Okej, okay, GG. Komu to teraz otworzę? Parotce. Parotce. Papudze. Parotce. Nie, that just make my day. Kao, pospiesz się! Statek zaraz zatonie! Biegnij za mną! Wyprowadzę nas stąd! Ciekawe, co by się stało, gdybym jakoś przegliczował i nie otwierał najpierw... Zobacz, ja tam widziałem... Nie, tylko monety tu są. Okej... Okay. Jestem ciekaw, czy jakbym się przegliczował przez te drzwi, zanim by się kraty odsunęły, to czy bym mógł... Po prostu sobie... Że co?! No nie... to czy mógłbym sobie tak po prostu... to czy ta scenka by się odegrała? No, to miałem na myśli. Odegrałaby się, czy... By się odegrała, ale by po prostu wody nie było. To jest ciekawe. GG. Nie! Do it, man! You have one job! Finish the game! And you can't even do this! Wow. Dobra. Teraz nie ma kombinowania. Teraz trzeba... Do it! Muszę po prostu do it. Co nie będzie takie... Rozprawimy się z tym wrednym hunterem raz na zawsze! Pokażemy mu, kto tu rządzi! O, ale pojechałem! cały czas mam bekę z różowej pantery. 5! Serio? No to dobra! Ciśniemy chyba z finałem! Zatopiłeś mój wspaniały statek! Po raz kolejny zniweczyłeś moje plany. Nie daruję ci tego. Tym razem dostaniesz. Co dostanę? W ogóle... Taka moja mała uwaga... Jest taka, że... Kurde bele. God damn it! Co się stało się? A, no teraz sam sobie rozwiązał. Świetnie. Aha. Często mam wrażenie, że w tej grze może max było 3 aktorów głosowych, jeżeli chodzi o dubbing polski. I nie powiem wam czemu, ale po prostu mam takie dziwne wrażenie, że po prostu głosy mi tak strasznie tak samo wyglądają. Po prostu one są tak bardzo do siebie podobne, że to aż uszy bolą. Mogę go wypierdzielić, jak nie wiem, na przykład Razofa w ramieniu trójce. Z tego jego balon, żeby wpadł tą... W ogóle dlaczego jest lawa na statku? Hunter? Dlaczego jest lawa na statku? O co chodzi? Tego nie rozumiem! Dlaczego jest lawa na statku? Holy shit! Dlaczego jest lawa na statku? Dlaczego jest lawa na statku? Ja tego nie rozumiem i chyba do końca moich dni nie będę tego rozumiał. Dobra, no i teraz mamy grę składankową. Teraz to jest...
pyk. Teraz to jest, moi drodzy, Metal Gear. Aha, nie możemy mu pozwolić uciec! Bo jak ucieknie, to przegramy, niestety. Tylko kolej rzeczy. Dobra. Go! Just do it! Nie! Nie! Jest! Jest! Lol. Pokonałeś mnie! To chyba nie tak miało wyglądać, że strzelał do mnie za siebie, że tak powiem. A, frajer. Haha. I Hunter już nigdy nie powróci. Taki mały spoiler, Huntera nie będzie w KO Trójce. Matlon, Jakub, Jadzwin, Koider, Michał, Okasz. Okasz, jakie oni tu mają ksywki w ogóle. A więc tak, ludzie, to było na tyle z Kangurka KO Dwójki. W następnym tygodniu zobaczymy się w KO na Game Boy Advance. I co mogę powiedzieć? No, gra była fajna, podobała mi się. Poza tym, że no właśnie tych aktorów było mniej więcej tak, no z czterech. Z trzech, czterech. No i nic zaś nic ująć, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!